Kurwa, ty idziemy z... Nie, musi mi trener pokazać. Słuchaj, tego nie było w programie. Nie, bo to jest mega dobry skok. No przecież tego dasz na... Tier 1 dasz i nikt tego nie wskoczy, prawda? Dawaj, dawaj. Dobra, dzwonię po powrocie. No nie wiem czemu! Push me. Wait, 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 wait. They're pushing. Two tennis people. One more tennis people. Ale Saju, jak taki piesek wykonał polecenie, siadł i Saju siedzi, a nie dostał smaczka. A co Mateusz zrobił? Mateusz złożył komputer, zamówił nowe części, komputer za 20 kloka, nowe części, zrobił z sucharem tego kompa na streamie. I na początku, przez pierwsze parę dni, jak sobie grał, streamował, miał 800 FPS-ów, nic mu nie ścinało, gierka chodziła... O takomu chodziła, ale że Mateusz jest lekko pierdolnięty i postanowił, że skoro jest nowy komputer, to trzeba zrobić optymalizację tego komputera, żeby wykrzesać jeszcze więcej z tego, nie? Pomimo, że nie musiał. No i tak wykrzesał, tak na rozpierdalał w tym systemie, w tym komputerze, że nie dość, że ma mniej FPS-ów, to jeszcze mu komputer fryzuje co chwilę. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Bardziej rywa i typu, to jest? Taki był raper Sarius. On wygląda jak Pemur! Z walkami sugerowałem, bo te walki widziałem. Okay. Co chuj podobny jest tak szczerze do niego. Słuchaj, movemencik to jest podstawa podstaw. No. Masz się ruszać kurwa jak kobra, to jest tak jak... Jak pięściarz rusza się, jak kurwa... Zobacz, zobacz. No, jak worek ziemniaków. Jak worek ziemniaków. To musi być technika, to musi być płynność, masełko, dynamika, kurwa. No, stoczyłem poprzedniej nocy bój, kurwa. Bój z takim bydlakiem. O kurwa, ale Spider. Ty, ale on taki jadowity, kurwa, chyba, co? To jest, znaczy nie groźny, ale potrafi ugryźć. Pierdolisz. No. A ugryźć się? Powiem ci, no kurwa, zadyma była niezła. Wyobraź sobie, że wchodzę do łazienki i widzę do niego, on się wita ze mną. No. Skurwysyn. Ja mówię, nie ma miejsca na dwa karakany w jednym domu. Nie ma tu miejsca. I mówię, albo ty, albo ja i się teraz, tu i teraz się napierdalamy. Rozumiesz? No, a gdzie to było? Gdzie on był? W łazience. W łazience. Powiem ci. Zesrany byłem jak skurwysyn. Bardziej się bałem niż Izaka. No i co? No niestety rodzinę zostawiłem w salonie. Zamknąłem się z nim w łazience i poszedłem. Mam taką kurwa cegiełkę z banknotów pomielonych. Wiesz o co chodzi? Jest taka cegła, że masz tam 200 tysięcy złotych zmielonych banknotów. Rozumiesz? I wyobraź sobie, wchodzę do niego. Mówię, kurwo, to twój koniec. I zrzucam mu to na głowę, a to mu się od głowy odbija. A on zaczyna spierdalać z prędkością światła. Jak mu się od głowy odbiło? Popatrz, bo to zamortyzowało. Jak ja tu, zobacz na streamie, jak ja to rzuciłem, to się... O, chyba noga jego tu jest. Odbiło się, no. Wiesz, jak zrzuciłem tą cegłówkę, to ona uderzyła w ziemię i podskoczyła trochę. I w momencie, jak ona podskoczyła z ziemi, rozumiesz? No. To on zaczął spierdalać. Ale jak się mogło od niego cegłówka odbić? To powinno go zgnieść w instant. No powinno go zgnieść instant. No bo to nie, no to nie jest mały ten bloczek. I nie jest lekki. I jeszcze z wysokości tym rzuciłem niego. No zgniotło go i spierdolił, rozumiesz? On ci nic nie zrobi, jego na rękę można wziąć i wynieść. Remek, może jakby Agnieszka nie stała, to by się odważyła to zrobić. Ale ja jestem, ja nienawidzę. Ja mam kurwa, no u mnie jest wojna jak chuj z pająkami od małego. Naprawdę. Wyobraź sobie, jakby na Fame była walka wieczoru, ja i taki pająk w ringu. I
bez cegłówki byś był, człowieku, to jest GG. I słuchaj to, jak on wszedł pod szafkę, to zamiast go znowu w jakąś szklankę czy coś, chociaż on mega szybki, powiem ci, no naprawdę, myślę, że jakbyśmy biegli, się ścigali, jakbym go miał gonić, to bym go nie dogonił. Nie byłoby takich szans. I wyobraź se, że ja poszedłem, mam spray na pająki. I ja mu na pysk dałem pół tuby tego, zagazowałem całą łazienkę. Nie. Schował się w dziurze, o której nie miałem pojęcia, że jest istnienie. Pod tą szafką, pod umywalką, nie? Jest odpływ od umywalki i woda. I on wszedł do dziury w podłodze, gdzie rury się chowają. No to pół tuby tam spraya dałem. A wiesz, że spray na pająki nie zabija pająków, tylko je odstrasza. No właśnie się zastanawiam, czy je zabija, czy je odstrasza. Nie, zabija, nie, co ty. No i słuchaj, ja jeszcze 3 razy w nocy wchodziłem do łazienki, jak szedłem siku, i go nie było. Ale za 3 razem, chłopie, szedł kurwa jak najebany, nie? Koło kibla, szedł tak, kurwa. No i już wtedy cegłówka sprawiedliwości go dosięgnęła, no. I to go roztarłem jeszcze tak, że kurwa nogi mu pourywało. Klapkiem wystarczyło. Śmierć pani nad jego... Co ty, klapek gumowy, by go kurwa człowieku, że to jest odporny. Easy! Patrz, stąd też w okno. No to z rotacją wsteczną go... Z rotacją wsteczną go wrzucasz. Możesz tak się pyta, tak. Gość, który ma 10 godzin w CS-ie, chyba potrafi smoke do okna, prawda? Bo... tu byś miał respa? No! Tylko nie wiem, gdzie to jest dokładnie to miejsce. To celujesz tu, w dolny róg tego? No! Odbezpieczasz zawleczkę i naciskasz H. O, ale to musisz mieć respa. To musisz mieć respa. Ja nie wiem, w którym miejscu jest ten resp, ale to jest skrajny prawo. Poczekaj. Ja potrafię. Tylko muszę ten resp złapać. Izak pisze, że jest 5 respów do Insta Smoke'a. No to kto by wszystkie potrafił, no. Naprawdę jest tyle? Bra, nie wpierdalaj mi się wąs w trening i w kompetencje. Słuchaj, ja cię podstawuję, ty se doszlifujesz resztę. No stary, jak ktoś mnie smoków nauczył, kurwa, do okna. Nauczy cię lepszego. No. Te są już niemodne, te, wiesz? No. Patrz, tu wchodzisz, na lewą część śmietnika. I tutaj masz taki piksel. Tutaj jest taki, widzisz? No. Celujesz to. I jump to. Powiedz, że ty trolujesz. Proszę cię. Powiedz, że ty trolujesz. Barierka, biała framuga, czerwona framuga. No. Tu. Trzymasz tą zawleczkę, opuszczasz. I teraz robisz tak. Patrz, posłuchaj. No. D i jump trupa. Izak, jesteś? No dobrze jest.